Pani Marylo, jak emocje po tak spektakularnym występie? No, emocje wielkie, bo to zawsze, ja się zawsze stresuję. A jak pomyślę, że tyle par oczu na mnie patrzy, to jednak jest odpowiedzialność. Czy taka weteranka sceny jak pani odczuwa jeszcze jakikolwiek stres? Absolutnie, ja nawet coraz większy. Ale motywujące. Różnie. Kreacja spektakularna, jak sobie pani z nią radzi? No, tak sobie radzę, że to jest ciężka kołdra i to muszą nieść dwie osoby. Na szczęście ma tutaj pani pomoc. No właśnie, ja bym sobie nie poradziła w życiu, bym nie doszła nawet do sceny, a co dopiero do mikrofonu. Udało się pani obejrzeć jakieś występy dzisiaj? Nie. Cały czas siedziałam w garderobie. Zwykle jak biorę udział w jakimś koncercie, to się koncentruję, siedzę. Fryzjer, make-up, koncentracja. I tak cały dzień. Gdzie panią zobaczymy kolejny raz? Ojej, nie pamiętam, ale w lipcu gram sporo koncertów. A czas na odpoczynek? Jakieś plany wakacyjne? W tak zwanym międzyczasie. To życzymy w takim razie więcej odpoczynku. Dziękuję ślicznie.